Cześć, witam wszystkich miłośników fotografowania aparatami na negatywach. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Olympusa OM10. Olympus OM10 jest to kolejny legendarny aparat, który dzisiaj uważany jest za jeden z tych takich kultowych. No, firma Olympus dosyć późno rozpoczęła produkcję swoich lustrzanek jednoobiektywowych. Dopiero w 1972 roku zaprezentowała Olympusa OM1. Od razu aparat zyskał duże grono miłośników. Miłośników, mało powiedziane, wielbicieli aparatu, którzy uważali, że wow, taka lajka tylko lustrzankowa. Trzy lata później, w 1975 roku, wypuścili drugą wersję Olympusa OM2. Olympus OM2 różnił się tym, że posiadał program, czyli automat, jak to się wtedy określało, czyli do wybranej przysłony dobierał automatycznie jakiś czas. I nie wiem, czy wtedy, ale na pewno rozpoczęto produkcję. Menadżerowie ustalili, że warto by było jednak zrobić taki aparat prostszy, tańszy. Nie tylko ten najwyższy, topowy, ale taki dla większej grupy użytkowników, żeby Olympus był bardziej popularnym systemem. To się wiąże z tym, że jeśli mamy więcej korpusów, do których możemy strzelać obiektywy, to obiektywy możemy wtedy produkować więcej, a oznacza to, że i taniej. Takim, dlatego moim zdaniem impulsem do tego, żeby stworzyć ten tańszy aparat, był niewątpliwie sukces Pentaxa ME, którego został przedstawiony w 1976 roku, który miał bardzo mocną reklamę, który sprzedawał się bardzo dobrze i który miał ograniczoną ilość funkcji. Tu mam Pentaxa ME Super, czyli taką zmodernizowaną wersję. Po pierwszej wersja ME jest po prostu całkowicie automatyczna. Wersja ME Super jest automatyczna z możliwością ustawiania parametrów ręcznie. I Olympus, moim zdaniem, oglądając Pentaxa ME, Pentaxa ME Super, doszedł do wniosku, że to jest strzał w dziesiątkę. Taki aparat nam trzeba. I dlatego Olympus OM10, który został pokazany w 1979 roku, jest standardowo aparatem automatycznym. Ma tylko jeden rodzaj pracy, czyli do danej przysłony, którą ustawiamy bardzo wygodnie na obiektywie, dobiera nam czas i ten czas widzimy w obiektywie. Widzimy dokładnie za pomocą diody nowocześnie, nie wskazówki, jak jeszcze było w OM2, diody pokazane czas, jaki on do tego automatycznie dobierze. Funkcja podobna jest sama elektryka, pomiar światła jest dokładnie ten sam, co w OM2. W związku z tym działa to bardzo fajnie, do tego jest to szybko wskazanie, te diody się bardzo szybko przeskakują i pokazują nam właściwy czas. W związku z tym aparat musiał spotkać się z dobrym przyjęciem. Jest największym, moim zdaniem, problemem było, jak zrobić, żeby utrzymać wysoką jakość wykonania aparatu z jednocześnie w miarę rozsądną, czyli niską ceną. Ja nie mam swojego OM2, bo go pożyczyłem, natomiast to słychać po, jak się weźmie, naciśnie i zrobi zdjęcie, po tym, jak zapracuje lustro, jak zapracuje migawka. W OM1, OM2 i tych jednocyfrowych to tłumienia są zdecydowanie lepsze. Tutaj jest to mocniejsze stuknięcie, czyli te tłumienia zostały zredukowane po to, żeby jakąś tą cenę obniżyć. Sam aparat, to nie czuć po nim, żeby to był jakiś tańszy model od tego flagowego aparatu. No, tak samo możemy nawet powiedzieć mu silniki, które pasują do M1, M2. Nie ma tego, co jest w jednocyfrowych, dekielka na sprzęgle. No ale to jest tak, że w amator, a to był aparat dla amatora, nie dla zawodowca, amator nosi aparat w pokrowcu. W związku z tym szansa na to, że się zabrudzą, jest bardzo mała. Zawodowiec praktycznie nigdy nie nosi aparatu w pokrowcu, ponieważ wyjęcie z pokrowca w celu wymiany negatywu wydłuża czas. Zawsze nosi go luzem na pasku, bo wtedy może go zwinąć, ciąć, wyrzucić negatyw, włożyć nowy i zaoszczędził kilkanaście sekund, które mogą być w fotografii reporterskiej zwłaszcza przydatne.
Co jeszcze tutaj mamy? Mamy migawkę od jednej sekundy. Sprawdzę w ściądze, bo co można się pomylić. Do jednej tysięcznej części sekundy. Pomiar centralnie ważony. Możliwość czasu B jak najbardziej. Czułości ISO od 25 do 1600. Niedawno robiłem recenzję Zenita, gdzie jak osiągnęli 1200, to ogłosili sukces, jakby wylądowali w kosmosie. A tu w takim popularnym jest 1600. Mamy jeszcze funkcję, możliwość wyłączenia wielokrotna, czy mówię wielokrotna, samowyzwalacz. Jeśli pociągniemy w tą stronę, jak naciągnę ją, wtedy ładnie jeszcze mruga. Przy okazji, przy samowyzwalaczu dołożyłem mu funkcję, której nie było w jednocyfrowej, nie ma jednocyfrowej Olympusach, czyli w momencie, kiedy ja włączyłem samowyzwalacz, on najpierw podniósł lustro i dopiero zaczął odliczać 12 sekund do zrobienia zdjęcia. Bardzo fajna, wygodna rzecz, że nie potrzebujemy nawet wężyka spustowego, a możemy podnieść lustro i zrobić zdjęcie nieporuszone. Funkcja, która jak zaimplementowali, jak tu się pojawiła w OM10 i tak we wszystkich dwucyfrowych Olympusach tak samo się pojawiała. Zresztą warto wspomnieć, że Olympus OM10 produkowany był do roku 87. Cały czas, mimo tego, że przed OM20, OM30, OM40, cały czas produkowali OM10, ponieważ on cały czas się sprzedawał. Ponieważ jest to po prostu dobry aparat. Z funkcji, które tu jeszcze mamy, spojrzę szybko na ściągę. Zasilanie 2x SE44, wygodne, popularne w tej chwili. Tu jest przełącznik zwijania powrotnego, musimy go obrócić, jak w klasycznych wtedy OM-ach. Mamy tu jeszcze jeden ukryty przełącznik, tu taki o znajdujący się pod tą korbką. Przełącznik, że możemy włączyć go na auto, czyli na auto, na B albo na manual adapter. Tak, ponieważ do aparatu od razu został stworzony adapter manualny. Ja myślę, że to jest właśnie wpływ tego, że Pentax ME nie miał możliwości manualnej pracy i dopiero ME Super dołożyli do niego takie guziczki, żeby można było ręcznie ustawić czas i myślę, że oni korzystając z tego po prostu dołożyli mu wtedy, już nie chcieli zmieniać tutaj konstrukcji z przodu i dołożyli mu adapter. Adapter się montuje, tu jest taka dziwna śrubka, która do niczego nie służy i podpinamy i mamy możliwość, jeśli przepijamy się tu na adapter, możliwość ustawienia tych czasów ręcznie. Na adapterze ustawiamy czas ręcznie. Światłomierz wskazuje mi sugerowany czas, jaki on by proponował dodać przysłony. Ja ustawiam ręcznie. Jak chcę, wprowadzam swoje korekcje. Nie wspomniałem, aparat ma korekcję ekspozycji tu na górze, gdzie możemy przy tym automacie wprowadzić plus minus 2 EV, ale prawdę mówiąc jest to bardzo niewygodne, ponieważ jest to ten sam pierścień, którym ustawiamy czułość. Jeśli ja chcę przestawić na przykład na minus 1, to muszę przestawić, tak bym czułość na ISO 200 przestawił. Jeśli ja fotografowałem, przestawiłem czułość o 1 EV, odłożyłem go na półkę, po tygodniu wziąłem aparat, spojrzałem, mam film ISO 200. Nie jestem w stanie odróżnić, czy ja wprowadziłem korekcję ekspozycji na minus 1, czy ja wprowadziłem czy tam jest inny film. I ja mogę w ten sposób wyjdę, zacznę robić, bo miałem ISO 200, spojrzę, o, muszę prowadzić korekcję i znowu wprowadzę o następny jeden i może się okazać, że mam w ten sposób nie tak naświetlone, jakbym chciał zdjęcia. W związku z tym ta korekcja ekspozycji mnie wyszła. Przy czym, że na tym samym pierścieniu jest korekcja, w wielu aparatach jest, gdzie obraca się niezależnie. Pierścień, cały jakby pierścień, ja też tak myślałem, że to się cały pierścień obracać będzie i wtedy mam zachowany wskaźnik, jaką mam czułość, z jednocześnie prowadzeniem korekcji ekspozycji. To nie był udany pomysł i to im nie wyszło. Z pomysłów, które tu mają, samowyzwalacz, czyli mówię, samouśpienie aparatu, jeśli go zostawię włączonego, mam jeszcze kontrolę, gdzie on piszczy delikatnie. Jak go wyłączę, znaczy jak go nie wyłączę i zostawię go, to on się po 90 sekundach usypia. Wystarczy dotknąć spust i on się w tym momencie obudzi i jest gotowy. Przy czym jeśli mam nienaciągnięty, tak jak w tej chwili jest nienaciągnięty, to spustu nie nacisnę, czyli nie obudzę go niechcący i nie zrobię w żaden sposób zdjęcia. Jeśli mam naciągnięty, mogę go wtedy obudzić.
W wielu aparatach, z tego co czytałem, tak samo jak i w tym, ta funkcja akurat nie działa. Czyli nie jestem w stanie go obudzić guziczkiem, muszę go wyłączyć i włączyć z powrotem. To jest tak, że to ciach ciach i już mogę zrobić z powrotem zdjęcia jakie chcę. Aparat został, bo spojrzałem w wizję, ma jeszcze jedno okienko, informacja o naładowanej lampie błyskowej. Tu na lampie, do lampy błyskowej doszedł jeszcze jeden pin, że jak mu wepniemy właściwą lampę błyskową, to on będzie z nią się komunikował. Automatycznie przełącza czas na 1/60 część sekundy i automatycznie wtedy, jeśli będzie lampa błyskowa, to zrobimy zdjęcie na tą lampę błyskową. Jeśli nie będzie gotowości lampy błyskowej, to my wiemy, że nie ma takiej lampy błyskowej, co jest przydatną funkcją. Rzucam okiem na ściągę. W 1980 roku powstała druga jakby wersja Olympusa M10, czyli M10 Quartz. Różniła się tym, że miała na stałe zamontowaną płytkę z datownikiem. Można było albo zarejestrować datę, albo zarejestrować godzinę zrobienia zdjęcia. W 1982 roku powstała i ta wersja, czyli Quartz, była sprzedawana od razu zawsze z adapterem, manual adapter, który znajdował się tutaj. Tu można było oczywiście zdjąć, ale on był jakby w komplecie. W 1982 roku powstała następna wersja, wersja FC. Różniła się tylko tym od wersji podstawowej, czyli można było na półce zobaczyć wtedy Olympusa OM10. OM10 Quartz z adapterem i tylnią ścianką do zapisywania parametrów i jeszcze wersję obok OM10 FC. I FC różniła się tym, że od razu była sprzedawana w zestawie z adapterem. Także można było sobie kupić wersję podstawową plus adapter, albo można było kupić lekko taniej wersję FC od razu z adapterem. No ale dzięki temu mieli trzy aparaty. Aparat był w ogóle sprzedawany w takiej srebrnej, to była podstawowa jego wersja, czyli srebrny w wykończeniu, ale można było też kupić śliczne czarne Olympus OM10 i no śliczne są. Moim zdaniem są śliczne, tak samo jak ten jest tak samo bardzo ładny, wdzięczny i wygodny. Czy mi jest potrzebny manualny adapter do tego aparatu? Uczciwie nie. Bo ja zrobiłem nim zdjęcia, zrobiłem już wieloma aparatami zdjęcia. Tym aparatem robi się przyjemnie zdjęcia i jeśli wiesz o jego ograniczeniach, czyli nie ma blokady ekspozycji, przepraszam, nie ma blokady ekspozycji, czyli jeśli nacisnę spust i przekadruję, to on będzie zmieniał cały czas światło. Będzie sprawdzał to światło centralnie ważone, takie jak ma być. Jeśli widzisz, że tam to nie wyjdzie, no to musisz poprawić korekcję ekspozycji. Ale jeśli widzisz to światło, to wiesz, że dobra, to tutaj mi się zmieści, tu mi się zmieści, wejdzie, cienie światła nie są za kontrastowe i to tym aparatem robi się szybko, wygodnie zdjęcia i ja nie poczułem ani razu potrzeby zamontowania do niego adapteru manualnego. Zresztą nie poczułem też może dlatego, że go nie mam. Ale bo niego do nie dostałem do niego, bo to nie mój aparat, Wiktoria, bardzo dziękuję za pożyczenie mi aparatu. Bardzo przyjemnie mi się nie robiło zdjęcia, zaraz go oddam. Bo to nie mój aparat, aparat jest pożyczony do przetestowania bardziej, czyli do sprawdzenia, czy on w ogóle robi zdjęcia. I stwierdziłem, że spoko, robi zdjęcia. Jak najbardziej robi zdjęcia. Na końcu będzie galeria dokładnie zrobiona tym zestawem, czyli Olympus OM10 z tym obiektywem 50-1.8 Olympusa, którego ja bardzo lubię i jakbym mógł, to bym tylko nim robił zdjęcia Olympusami, ale czasami używam innych obiektywów po to, żeby zobaczyć, a jak on zrobi ciekawie zdjęcie. Natomiast jeśli tobie chcesz prosty aparat, nieskomplikowany, ale wdzięczny, który cię nie obciąży, a będziesz miał możliwość zawsze wyjąć i w miarę szybko, bo ustawia się ostrość, a nie pokazałem wizjera, mamy dobry pryzmat. Pryzmat jest w sumie, on wygląda inaczej, ale on, porównywałem go z OM2 i tak, ja wiem, może ciut ciemniejszy, może nie. Klin wygodny, dobrze się na tym kadruje. Widzi się bardzo dobrze te diody w każdych warunkach. Czy nawet jeśli mi tutaj cień wejdzie, to ja i tak te diody widzę, czy światło świeci. Widzę, jaki mi ustawił światło.
W każdej chwili mogę skorygować, nie widzę przysłon, ale mogę spojrzeć i ja pamiętam, jaką przysłonę mu założyłem, że będzie. Więc jak spojrzę, podniosę do góry i wygląda mi, że to światło mi nie pasuje, to ja mogę sobie spokojnie przełączyć i czuję. Jedno pyknięcie, drugie pyknięcie, tu mamy pyknięcia o jeden, w związku z tym łatwo przeskakuję i wiem, że aha, było 5,6, teraz mam 8, fajnie jest, albo było 8, teraz mam 5,6, dobra, troszkę mi się zmniejszyła głębia, ale to będzie też w porządku. W związku z tym obiekt aparatem robi się naprawdę wygodnie zdjęcia, więc jeśli szukasz przyjemnego, dobrego, a do tego jeszcze aparatu, którym będziesz mógł używać bardzo dobrych jakościowo, fajnych i wdzięcznych obiektywów Olympusa, polecam AM10, naprawdę legendarny, ale bardzo dobry aparat. Dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Wiktoria jeszcze raz za pożyczenie aparatu, zapraszam do oglądania innych filmów, do obejrzenia galerii i do zobaczenia. Cześć!